Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Outriders, gdzie dziś znów na moment skoczymy na misje główne. Ty masz broń na sprzedaż, dziewczyno? Czego znowu chcesz? Co tam masz? Twoja załoga to iście wybuchowa mieszanka. Bo nie lubię, kiedy jest zbyt nudno. Mam dla ciebie ofertę. Może przeżyjecie kolejny dzień. Lubię majsterkować przy wyposażeniu wedle własnego uznania. I będę miała mnóstwo czasu, podczas gdy będziesz udawać, że ratujesz świat. Chętnie odsprzedam wszystko, co uda mi się naprawić. Mam płacić za to, że będziesz się bawić bronią? Hej, to dobrze płatna, fachowa robota. Nie chcesz, to nie kupuj. Ale ja zamierzam coś wynieść z tej samobójczej misji. Drużyna? No pięknie, pokaż co masz. No niektóre rzeczy, przyznaję, robią wrażenie. Pożeracz dusz ulepszone. Szkoda, że pieniędzy nie ma. No taka snajpereczka, no. Ale wiemy na przyszłość, że możemy coś o nie kupić. Czy był tam jakiś obcy? Kolejny dziwak, na którego będę musiała uważać. No to cię nie kręci? To cię nie jara? No dobrze, co robisz tutaj? Co dokładnie robisz dla Korrigana? Wszystko, czego reszta mięsa armatniego nie zrobi. Na przykład złapania i sprowadzenia tutaj wiedźmy. Więc nie bierzesz udziału w bitwach? Jasne, że biorę. Tylko nie w tych na froncie. Od tego jest przecież mięso armatnie. Ciekawe podejście. Wyczuwam napięcie między tobą a Chaną. Ale z ciebie kurwa bystrzecha. Też masz wizję jak ta wróżka? No, tego nam potrzeba. Więcej dziwolągów do cyrku. Słuchaj. Urodziłam się i dorosłam w mieście okopów. Walczyłam o każdy szczebel kariery. A ta suka przez połowę czasu widzi bzdury. Mimo tego Korrigan napala się na mutantów i wysyła mnie za nią w pościg. To pojebane. Widocznie tak miało być. Jeszcze wiem, że doktorek ma coś do powiedzenia. Albo nie, dobra, to nie doktorek, to Jakub miał prawdopodobnie. Spoko, później się policzymy, jak tylko do bazy wrócimy. Jakub chyba miał coś do powiedzenia, albo wyruszać w drogę mieliśmy już, co? O, Jakub. Czy wizje Chany są prawdziwe? Oj, te pieprzone wizje. Ja też ciągle miewam jakieś wizje o tym, jak całe zastępy dziwek robią mi dobrze. Ale to się nigdy nie sprawdza. Chana. No dobra, optymista, czas ruszać na kolejną misję, na nieznany region, bo tam też coś pobocznego było później. Nie no, zrobiło się miło, lubię te klimaty i to towarzystwo. O, a z tobą można pogadać i jest co tu czytać, to jeszcze to nadrobimy. Coraz większa ta ekipa i coraz więcej darmozjadów. Dziennik Tiago. Przyjaciele to anomalia. Słowa Augusta. Czyżby chodziło o odmienionych? Może powie nam Tiago coś więcej na ten temat. Kiedy August to oczywiście obcy. Ciekawy ten przyjaciel. Jak to się stało? Może przeznaczenia. Natknąłem się na Augusta buszując po lesie. Był sam. Ale potrafił coś we mnie dostrzec. Najpierw August uciekł. Dopadła go jakaś bestia. Zjawiłem się jako wybawca. Jak gdyby los tak chciał. Później August już się mnie tak nie bał. Jest ich więcej? Nie widziałem nikogo poza Augustem. Uczyliśmy się nawzajem podstaw języków. Ale Skarlok szybko nas odnalazł. Muszę wiedzieć, czy August to
on czy ona? Sam nie jestem pewien. A, no to randkowanie musimy zostawić na później. Idziemy stąd. Zobaczmy, co ten świat przed nami skrywa, bo zakładam... O, cześć, Chana. Masz bardzo ważną misję w tym wszystkim, tak? Zakładam, że skrywa na pewno spore problemy. Musimy się dorobić trochę lepszej broni i pancerza, chociaż może będzie okazja przetestować naszą snajperkę. Kurczę, ale tu... Oj, cześć, ruiny. Oby nie z tubylców. Ale zastanawia mnie ich cement. Jaki ma skład? Tak, jak to się prezentuje? Kolego, trapper. Wow, no i to jest broń. Oj, to nie jest broń. To mi się nie podoba. Kolego, przesadziłeś. No, fajna ta snajpereczka. Prawda? Trochę to trwa, nim kogoś nią unicestwimy. Tam ktoś biega niebezpiecznie szybko. Może pójdziemy do naszych przyjaciół. Oni chętnie wam pomogą. No dobra, odpalmy może amunicję. Wow! To jest całkiem niebezpieczna ekipa. No tak, poziom 9 i nie do końca przygotowane arsenały, ale dopóki to są ludzie, a nie jakieś robale, to dajemy chyba radę jeszcze. Trochę szkoda mi przeładować, żeby nie tracić tej amunicji, ale może wykorzystamy ją na traperka. No, nikt nie podejdzie z nich bliżej do nas, chyba, na to może liczę nawet. Warto obserwować... Oj, no i tak, warto obserwować minimapę i nie patrzeć na to, co się tu dzieje. No dobrze, ale jeżeli będziemy trzymać ich na dystans, to myślę, że jesteśmy w stanie nawet na tym 9 poziomie bez naszej legendarnej broni coś ugrać. Głowa do góry, to tam gdzieś jest... Oj, chyba wyżej. Chyba bardziej tu. Dobra, czekamy, aż on wyjdzie znów. Już go widzę. O, mamy cię. I tak, to ja rozumiem... Oj, można strzelać. Tak, widzę czerwoną kropkę. Korzystam z czerwonej kropki, ale nie zawsze to tak działa. No dajesz, głowa do góry. Nie mamy całego dnia. No nie, musimy podejść bliżej. Bo to jest trochę strzelanie po krzakach. No to chyba nie o to nam chodzi. Dopóki nie mają snajperów, to jest tu w miarę jeszcze przystępnie. Ale musimy obserwować minimapę. Gdzie ty jesteś, kolego? O, dobra. Tysiące pocisków. To już mi się mniej podoba. To już musimy znaleźć bezpieczną miejscówkę. No niestety, gra taktyczna. Gra taktyczna. Podpowiadaliście też, żebym zmienił rozwój nasz... Wow! Gra taktyczna, tak? Rozwój naszej postaci, żebym poszedł w kierunku może bardziej amunicji, tak? Tylko nie ukrywam, że to jest taka dość oklepany system, jeżeli chodzi o YouTube'a. I bardzo chętnie jednak bym poszedł w stronę nie amunicji, a anomalii, żeby to je rozwinąć. Simon Biały. O, co ty tam wyczarowałeś? No Simona on jest blisko. Oj, to jest snajper! Okej. Okay. I to jeszcze snajper z trucizną. Simonie Biały. Znaczy, przygotujemy na nie... A on jest tu! No i świetnie. Nie zauważyłem tego. Czy my jesteśmy w stanie z tego jeszcze wyjść jakoś? Bo chciałem wziąć... O, dobra, życie! Kurczę, no nie wiem, jak z tym Simonem walczyć, jeżeli on jest snajper, a my nie mamy drugiego gracza, który by nas wsparł w tym boju. Jeszcze po plecach nam ładują pozostali. Sorry, no sorry. Nie chciałbym spędzać zbyt długo na walce. To jednak ta fabuła doszła do etapu, w którym się robi mega ciekawie. Simon, ty zginąłeś? Może? Chyba zginął, tak, elitarny łowca. No, nagrody nawet pokazują, że to nie było łatwe zadanie. No chyba, że w którymś momencie uda nam się ulepszyć broń, to coś jeszcze z tym zdziałamy tutaj. Że te krzaki, no ja wiem, doceniam, podobają mi się. Flora tutaj tego miejsca to jest naprawdę coś pięknego, ale z drugiej strony... Ile można się tu bawić z nimi wszystkimi? Równiny czyste. Tak to mniej więcej się prezentuje. Chyba. Tam widzimy skrzyneczkę. Mam nadzieję, że czyste, bo może się okaże, że to dopiero pierwsza fala. Ja już tutaj cały uradowany, że w jakiś sposób wygraliśmy z Simonem. A to dopiero... No właśnie. Wstęp do... Oj, leć! Większych problemów.
taktyczny, tak? Standardowo, ale... Przyznam też, że jeżeli chodzi o elitarnych przeciwników, to też chyba... sam snajper jest czymś takim najgorszym, co nas może spotkać, więc to też... Aj, nie ładuj, przeładowałem za szybko. Dlatego też ta walka z Simonem wyglądała, jak wyglądała, bo każdy inny to tam... Grzmociciel, mściciel, czy jak oni się nazywają, to jesteśmy w stanie ich jakoś trzymać, strzelać, brać za osłonę, a tutaj no niestety to wygląda tak, jak wygląda. Gdzieś tam nam ludzie się poukrywali. No i wracając do tego rozwoju postaci, no to cały czas mam nastawienie na anomalię, tak? Chciałbym ją rozwinąć, co prawda to nie będzie takie szybkie, bo pociski może dałyby efekt tu i teraz, anomalie jednak, no to jest coś, co praktycznie na koniec gry warto by było przestawić się może wtedy z tym układem. Ciężko powiedzieć, no ale chciałbym zrobić coś innego niż to, co proponują youtuberzy, tak? Tworząc te swoje buildy i inne poradniki do gry. Tam mieliśmy chyba przejście, tylko spojrzałbym na mapę, jak ono wygląda z tej perspektywy. Nie, to chyba będziemy chodzić dopiero niebawem. Najgorsza walka, przynajmniej jak na ten moment, już za nami. To cieszy, chociaż kto wie, czy nie spotkamy się zaraz z większymi robalami. O, i tu nam misja poboczna kolejna wyskakuje. Łowienie. I nawet mamy na kogoś, na jakiegoś człowieka tutaj przypolować. To jest ciekawe, że... Jakoś żyją w tym miejscu. No to te skrzynki pewnie wraz ciekawie. Z polowania nam gdzieś tu pojawią się dalej. Anomalie, standardowo. Może być ciekawie. No właśnie, nie wiem czy tego chcę, ale jak może być ciekawie... A! No dobra, to nie był mądry pomysł biegać dalej bez ulepszeń, chociażby stroju, tak? Ten dodatkowy magazynek jest tu wręcz konieczny. Czegoś mi brakowało, nie wiedziałem jak to nazwać. Teraz już wiem. Dodatkowego, płonącego magazynka przy przeładowaniu umiejętności. Panowie, spodziewacie się gości? Nie? No to proszę. Ale to go zaskoczyło? W sumie jakby... go jakoś podjarać jeszcze w tym wszystkim. I wysadzić, no to by nawet mogło nam się udać całkiem nieźle. O, panowie, kolejni tacy, jak on. No, niestety tu idzie szef wszystkich szefów już za nimi, a co gorsza, będąc przy nim... Co? No, wirujący płomień. Będąc przy nim, nie możemy za bardzo się oddalić, tak? Nie wiem, kto to wymyślił, ale no, nie mając dwóch magazynków, no to zabawa jest trochę średnia. Teraz... mam nadzieję, że będzie inaczej. Kolego, Łogin to nasz żywioł! Coś ty myślał. Po plecach go. No trzeba ruszać dalej, ale przede wszystkim trzeba mieć czym strzelać. Ach, chcę ściągnąć z ciebie zdrowie. I wysadzić, kolego. Czekamy wciąż na płonącą amunicję. Nie musi być wcale tutaj tak źle. Dajcie nam tylko te pociski! Dajcie te pociski, tak! No i teraz cała naprzód. Chyba ogień mamy gdzieś w okolicy. No, niestety, tak jak widać, trzeba się trochę przestawić jak na Duma, także... ta droga między życiem a śmiercią jest bardzo bliska. Może wybuchnie szybciej, to nam dasz zdrówko, ale jest okej. Okay. Jest okej, dobra. No brakowało magazynków dodatkowych. Teraz się bawimy inaczej z tym ogniem. To całą resztę mamy wybić, tak? Spokojnie. Stwierdzam, że to jest tak... Wow, ale w nas się to wbiło. Stwierdzam, że to jest taka... Który to taki cwany? Oddaj zdrowie za karę. Stwierdzam, że to taka podstawa mieć podwójny magazynek teraz, jeżeli chodzi o tę umiejętność. Może przejdźmy za osłonę, bo tutaj walą z czegoś nietypowego. Albo my mamy coś na sobie nowego. No. Dwóch poszło. Dawca zdrowia. Nie wiem, czy on nie stoi koło czegoś czerwonego. Nieistotne. No i teraz jeden na jednego kolego. Tam jakby coś było, ale to chyba tylko waza. A może i nie? Niestety nie zrobiło to im żadnej większej krzywdy. Ale wyglądało ładnie. Ten snajpereczka jakby tak
No i to jest to właśnie, co można by było rozwinąć o dodatkowe 20% atak snajperki, tak? To, co mówicie w tym rozwoju postaci nastawionym na amunicję, czy na pociski, czy na walkę przy użyciu broni. O, po prostu do tego zmierzałem, zamrażające pociski, okej. Postaramy się go utrzymać jak najdłużej na dystans. Nie wiem, co to za taki tępy dźwięk tych strzałów. Trochę mnie to przeraża. No już wiemy, gdzie walczyć z takim jak on, tylko fajnie by było takich jak ten gdzieś tutaj jeszcze zatrzymać, żeby nie podbiegli do nas za blisko. A tam kolegę zapraszamy na walkę tu, na bliższy dystans. Ale nie lodowe strefy. O kurcze, o kurcze, o kurcze. Znaczy no wszędzie widzę, że to zamrażanie wchodzi w grę. Mam nadzieję, że nie lubi ognia. Zamrażające pociski? Spoko. My mamy palące pociski, więc jakoś będziemy się do... Jak to przeciągnął? Tych dwóch bossów tu w tym miejscu? Trochę słaba opcja. Weź nałóż na niego jakieś spopielenie i jedno... Ale co? No, nie mogę się ruszyć. Boję się, że ktoś tam z tyłu będzie chciał nas... No właśnie, ściągnąć też jakimś atakiem. Bo mogą nas strzelać w plecy niestety łobuzy. I za wiele wtedy nie zdziałamy. Żałuję, bo z tym pierwszym snajperem jak walczyliśmy, mogliśmy też przecież w łatwy sposób rozwiązać ten problem poprzez dwa magazynki. A tak niestety tego gdzieś zabrakło wtedy. Uspokój się. Zjedz to. I jeszcze dojedz sobie to. Możecie szybciej załadować tę płonącą amunicję? Albo wyssanie zdrowia? Dobra, coś jest. Coś jest. Choć bez płonącej to my długo nie pociągniemy. Udaj się tutaj. Jakoś trzeba kombinować w tym życiu, tak? Mamy to. Jest płonąca amunicja. Czemu cię obróciło? Outriderze, my musimy żyć. No plus jest taki na tym poziomie, że ta walka jest... No... Podnosi ciśnienie, wzmacnia emocje. No i ta broń, która wypada, jest naprawdę niesamowita. Już fiolet takim standardem się powoli tutaj staje. Ale podpalimy tego na dystans. To podniesie. Aj, myślałem, że przetniemy mu drogę. Nie ma tak dobrze. No dawaj, dawaj, głowa do góry, głowa do góry. Chyba jej nie podniesie. Dobra. To jest to właśnie... Ta inteligencja przeciwnika. Ale tamta... Oj, myślę, że stoi tylko bliżej tej skrzynki. Inteligencja przeciwnika, który no, nie podnosi się tak chętnie w momencie, gdy mierzymy do niego. Nie wiem, skąd on to wie, czy nasza broń ma jakiś też celowniczek, czy jak to działa. Ale łobuzy, no, nie wchodzą, nie wstają. W każdym razie żyjemy. Ale trzeba przyznać, że o śmierć to się otarliśmy chyba kilka razy co najmniej. Zaraz zobaczymy, co nam wypadło. Nowy poziom postaci też będzie na pewno jakimś ratunkiem, gdy będziemy mogli ulepszyć broń, nawet tę legendarną. A może wypadnie nam coś nowego, legendarnego? Właśnie, tu jest lekki karabin maszynowy. Osłabia wrogów, przeładowanie podpala wszystkich. Tutaj mamy, zwiększa obrażenia krytyczne, zabicie przeciwnika, broń wywołuje eksplozję, która nakłada spopielenie. Chyba to się nie sprawdziło w ogóle. Snajperka świetna, ale no, tylko niebieska. Tutaj większość też niebieskich, ale może nowa rękawica? Gdzieś tam jeszcze jakieś fiolety jakby wpadł. A tu jest nowość. Trafienie z broni generuje tarczę, zmniejsza odporność celu. A może w takim razie przetestujemy, chociaż to podpalenie jest całkiem niezłe w przypadku naszej postaci, ale może przetestujemy, jak wygląda ta tarcza, o której tu mowa. Z tego, co Arlinka podpowiada jako piromanta, to średnio robimy z tego użytek. Ale kto wie... Może nóż, coś będzie. Otwarte kolejne przejście. Coś tak nam burka. Cały czas martwię się o perwo, jakie nam tutaj się zleci, bo nie mamy żadnych jeszcze umiejętności obszarowych. Może te powinienem przywrócić. Jakieś spopielenie wokół nas, czy tego typu bajery, jakie mieliśmy dostępne. Tam jest ten pomnik przed nami. Muszę umieścić tam odbiornik. O, cześć, robaczki. Dawno się nie widzieliśmy. I gdzie ta nasza tarcza? Obiec... Coś wspomniałem o perwo. Jeszcze alfa perwo by się przydał do tego wszystkiego. Nie wiem, co się tu dzieje. Nie chcę wiedzieć, co się tu dzieje. No jak? Skąd te robale mają w sobie nagle tyle życia?
Przecież... Ja bym musiał zmienić broń niestety. I co więcej, nie pozwolić się strzelić, bo teraz to jest śmierć, jeżeli by nas trafiły. No właśnie, blisko, wyssaj życie i spróbuj. No przecież ta broń nic im nie robi. Co ja wybrałem za moc? Ładuj. No w końcu. Fajnie by było chociaż jeden na jednego tu zostać. Albo gdzieś ustawić opcję, żeby szybciej. Co jest z naszą tarczą? Chyba, że my mamy tę tarczę, dlatego w miarę jeszcze jakoś tutaj funkcjonujemy. Inaczej to nie wiem, jak to wytłumaczyć. Zgiń, kolego, i wysadź się. Dobra, chociaż tyle. Chociaż tyle. No i ten wybuch coś tam zrobił, ale... Kurczę, no... Znaczy jest jakaś tarcza, będę musiał w obróbce zobaczyć. Tak, bo być może sama w sobie broń jest dość słaba. Może powinniśmy... Tak, ona dopiero tutaj pokazuje, na co ją stać. Ja z niej robię snajperkę, czy coś na daleki dystans, a to jaka różnica. Trzymać się daleka, a bliska, tak? Tam po 12 punktów, to byśmy się naczekali na efekty? No dobra, to w takim razie zmieniamy. Tarcza wydaje się, że chyba nas trochę podratowała w tej całej sytuacji, ale niestety zasięg kilkunastu metrów to jest zupełnie nie to, czego tutaj oczekuję. Halo? Ktoś jeszcze w tych ruinach na nas czeka? Nie chciałbym wychodzić na takie otwarte pole, bo... Zwyczaj to oznacza kłopoty. Ale miejscówka mega mi się podoba, tak? Czekałem na to. Niesłychanie długo! Kiedy zmienimy to okopy, błoto, zimę, wszystkie tereny na coś takiego naprawdę cieszącego oko. I trochę się dziwię, że twórcy tak późno się na to zdecydowali, zamiast już na początku gdzieś nam zaoferować te widoki. Tu mamy coś? A nie, to chyba tędy przyszliśmy, tak. No pierwszy raz człowiek się gubi. O, i zbiera surowce. Obejdę, że te ruiny są niesamowite. Szkoda, że nie mam czasu, by je zbadać. Może jeśli wrócimy tą samą drogą. O ile w ogóle wrócimy. Optymista, optymista. Może jeżeli wrócimy. No dobra, to jest chyba... Aha. Przytrzymaj, aby obserwować. No nie. Mamusia roju? Czy jak ciś tam było? Najgorzej, że wraz z nią wyszła cała wesoła gromada. Zaraz zobaczymy, co z tej broni będzie. No nie spodziewałem się. Znaczy, okej, wszystko by było całkiem znośnie, gdyby nie alfa w tej całej zestawieniu i gdybyście wy się czasem wysadziły trochę. Nie, nie, nie ściągaj życia. No i ściągnął życie. Ale usłuchany. Nie chciałem klikać tego. Samo się kliknęło. Cóż zrobić? O, ty wybuchaj koło niego. Idealnie. Musimy, nim nadejdzie mamusia, zniszczyć alfę. Nie wiem, z kim tu nam będzie gorzej za moment. Ale broń zdecydowanie lepsza. No, przeładuj. Muszę chyba podmienić sobie te moce, bo coś się nam zmieniło w trakcie naszej rozgrywki. Ale wydaje mi się, że broń zdecydowanie lepsza od tego, co mieliśmy wcześniej. No i teraz możemy ładować... Oj, co ty się tak nastawiasz? Mamusiu! Ło, mamo! Ładuj jeszcze jeden... A mogłeś jeszcze jeden magazynek ogni... No ale to są zupełnie inne obrażenia niż ta broń, co mieliśmy przed chwilą. Tak, po 300 sztuk na każde trafione. W stosunku do... promień za promień. W stosunku do tego, co nam gdzieś się tam przewinęło wcześniej, jak to... Ten dobór broni też zmienia całą rozgrywkę. Przed chwilą komary były trudniejsze niż mamusia, która nas tutaj powitała. Oj, chyba się polubimy z nową zabawką. Ile tytanu, ile różnych rzeczy. Nowa snajpereczka, może też dużo mocniejsza. Jak ty to wyglądasz, snajperka nowa? Chyba to. Dobra, to nie zmieniamy. Mam nową miłość w tej grze. Coś, co wali całkiem fajnie na duży dystans. Robi obrażenia. No i to jest właśnie ta różnica. Tak? Złą broń wybrać i można się namęczyć z muchami, czy nawet z nimi paść. Jedna mała zmiana. I nagle mama staje się takim, no,
jest, bo jest. Jest, bo jest. Ale mamy to. Cóż w tych ruinach słychać? O, to jeszcze nie koniec. A wspinaj się na wieżę. No dobra. Zachedi? Mam kierunek. Ale nadciąga wielka burza. Ostrzeż innych. Musimy znaleźć schronienie. August, wróciłeś! Co robi twój przyjaciel? Bailey! Kurwa! Patrzcie na to dziwadło! To przez nie jest ta cholerna burza! Czekaj, to nie tak jak myślisz! August potrafi ją kontrolować! Patrz, przecież on nam pomaga! Gówno prawda! Bailey, lepiej opuść tę broń! Nie ma mowy! Już dość długo biorę udział w tej jebanej wyprawie! Teraz wrócę do Corrigana i zabiorę ze sobą tego odmieńca! Chodź tu! Takie uczucie. Bailey, uważaj! Nie wiesz, co ta energia może ci zrobić! O nie! Jejdzie! Ruchy! Serio? Nie chcesz tego robić. Nawet nie wiesz, jak się mylisz, odmieńcu. Bailey, bo ja chciałem już kończyć odcinek, to nie czas na... rumakowanie i udawanie bossa! Nie wiem, jakim cudem nagle stała się Altera, ale... próbuj się uspokoić i pozwól się zbadać doporowi za Hediem. Chyba najpierw się Bailey! Musisz mnie posłuchać! Niku ja! Myślisz sobie, że skoro masz tę całą noc, to możesz mi ją sprawiać? Koniec! Zaraz ty załatwię! Tak by było całkiem miło, ale... nie wiem, czy mamy tu jakieś osłony, czy tego typu miejsca, które moglibyśmy wykorzystać. Bailey, słuchaj. Kamienna osłona. No, nie wiem, tak średnio mi się podoba ta walka. Wolałbym być poziom wyżej, wtedy będziemy mieli już umiejętność umierania, czy też powstawania jako Feniks z popiołu. Co przydałoby się przy takich potyczkach, no bo tutaj zaraz nam pewnie dadzą informację. Oj, zaraz dadzą nam informację, że nie wracaj do przyjaciół, tylko dbaj o ich zdrowie. O właśnie, nie chcę ci zrobić krzywdy, Bailey. No widzisz, ale to... co ona robi z tymi kamieniami? Bailey, czekaj, tu jest amunicja. Daj na chwilę, daj sobie chwilę. To nie musi się tak kończyć. Możemy być dalej przyjaciółmi, możemy dalej jechać, dalej! Razem! Ej, myślałem, że ja po przerwie, a to tak średnio wyszło. Ale przyznam, że ostatecznie... Trochę z nią łatwiej tutaj, niż z tym snajperem, co walił truciznami, tak? To... więc Bailey, no nie chcę cię obrażać, nie chcę bagatelizować wroga, nie wiem, może nie mieliśmy odpowiedniej broni,
Może co innego tak wpływa na te zmiany. Przyznam, że zakładałem, że ta walka, jak tutaj do niej dojdzie, no to się namęczymy, a ty, dziewczyna, jesteś taką... Bailey Płoteczka. Bailey Leszczyk. Bebe Bailey. I Bebe Bailey. Wolę, jak ją widzimy na tym... No dobra, nie krzyczycie, chociaż jej ubywa. Nienawidzę ciuciu babuszki. Jakieś kamienie, nie możemy cię zabić. Zobacz, oj, to bolało. Nienawidzę ciuciu babuszki. I to na poziomie 9 z takim bossem. Przyszło nam walczyć. Nie odpalaj tego, czekasz, tu nam płonące pociski wejdą. Mamy to. Nie! Nie wygrasz ze mną! Dlaczego odchodzi? Nie! Nie! Czekaj! Czekaj! Nie! 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 Wciąż oddycha, ale rdzeń kręgowy jest przerwany. Jeśli przeżyje, nie będzie chodzić. Dobrze. Nie chcę patrzeć, jak ją zżerają potwory. No, chodźmy. Nie ma powodu, żeby dłużej cierpiała. Nie! Nie obchodzi mnie, co nam zrobiła. Trzeba ją zabrać. Zajmę się nią osobiście. Ja... Zrobiłabym to dla każdego z was. Serio? No dobra. Teraz wersja bez ściemy. Ta wizja... o łące... jest wyraźniejsza. Bailey tam jest. Jak jej nie weźmiemy, wizja się nie wypełni. W tej wizji... wszyscy w niej są? Jak? Nie wiem. Mówiłaś mu? On nie chce słuchać, co mam do powiedzenia. To możemy z nim kiedyś pogadać. Hej, Jakub. Musimy pogadać, no bo nie wiem, jak to powiedzieć. Dla niektórych z nas to może źle się skończyć. Nie wiem, co ty tam trujesz, ale daj spokój. Muszę przygotować ciężarówkę. Tak, ale posłuch... Co? Umrzemy tu czy tam, co za różnica. W ogóle ty i ja powinniśmy zginąć już ze 100 razy. Każda minuta, póki wciąż dychamy, to prezent. Więc zamknij się, dobra? Nie chciałem psuć nastroju. Ale cóż, tak chyba musi być. O, my mieliśmy całą arenę tutaj do walki. To... chyba nie wykorzystaliśmy wszystkiego. A, tu jest pojazd. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, więc w tym miejscu będziemy mogli sobie zrobić przerwę. Jeszcze zobaczmy, czy Jakub ma coś do powiedzenia na temat tego, co się wydarzyło. Nie chcę dalej słuchać o wizji. Czy koleżanka bez rdzenia, znaczy z przerwanym rdzeniem, dalej handluje bronią? Bo straciliśmy chyba kogoś, kto miał fajne rzeczy dla nas. Miałem plany ambitne. No ale dobrze. Te się też zmieniły w momencie odkrycia tej broni, która też niesłychanie zmienia poziom naszej rozgrywki. Co ona tam ma takiego, że tyle daje? Osłabia przeciwników, przeładowanie podpala wszystkich. Nic wyjątkowego, ale widać chyba... to, co najważniejsze, kryje się gdzieś w jej statystykach, tak? To obrażenia, przebicie pancerza, może obrażenia broni na bliskim zasięgu. No nie wiem, ale
Game changer na ten moment. Game changer. A to chyba musimy, no właśnie, zmienić też nasze ubrania. Popracujemy nad tym, ale już w kolejnych odcinkach. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.